Kolejna inspiracja ukochaną kuchnią włoską. Dzisiaj fidelini alla carbonara. Michał Bałazy, witajcie na Szlaku Smaku. Kochani, błyskawiczny przepis. To, co do niego potrzebujecie, to makaron fidelini, boczek wędzony surowy, nieco parmezanu, jajka i odrobinę przypraw. A, bardzo ważne, zielona pietruszka. Makaron będzie potrzebował około 10 minut, więc zaczynamy od niego. Jest piękny, zobaczcie, jakie kształtne gniazdka, niczym jaskółcze. Okej, przykrywam. Nie chcę, żeby się rozgotował, więc po 7 minutach wyłączę. Patelenka rozgrzana, wrząca, na nią trafia boczek. Świetnie, jeśli jest lekko przetłuszczony. I to jest ten dźwięk, który tygrysy uwielbiają. Boczek smaży do momentu, kiedy pojawi się na dnie tłuszcz, a jego kolor zdecydowanie zmieni się na bardziej rumiany. Boczek jest już chrupiący, tłuszcz cudownie się wytopił i teraz, jeżeli chcecie wersję light, ten tłuszcz można odcedzić. Ja, jak widać, wersji light nie za bardzo lubię, więc zostawiam go w środku. Co dalej? Jajeczka. Do takiej ilości myślę, że 2-3. Damy 3. Do jajek dodaję jedynie pieprz. Boczek był już dość słony, więc nie przesadzajmy z tą solą. Parmezan bądź jakikolwiek twardy włoski ser. Wszystko pięknie łączymy ze sobą. Tę jajecznicę na moment odkładam. Za to do boczku dodaję natkę pietruszki. Przesmażam całość. Niedługo, przecież nie robię chipsów z pietruszki, a jedynie chcę uzyskać piękny aromat. Okej, teraz wyłączamy gaz, bądź prąd, w zależności kto na czym smaży. Dodaję makaron. Odcedzać? Nie, nie odcedzam. Dodaję go, o, taki gorący, świeżutki, cudowny. Broń Boże, nie przelewam też makaronu wodą, jak widzicie. Dlaczego? Bo wtedy sos by się słabo trzymał. Okej, to powinno starczyć. I teraz zobaczcie, wprawnym ruchem mieszamy całość. Wszystko jest bardzo ciepłe, ale nie gorące. I właśnie o to chodziło. Bo w tym momencie dodaję jajka z parmezanem. Jajka ogrzewam ciepłem makaronu i boczku oraz ciepłem patelni. Trzeba to robić dość szybko, tak aby nie zdążyły się ściąć. Bo nie o to chodzi, by powstała jajecznica, a gęsty, cudowny sos do makaronu. Tadam! Gotowe. Błyskawiczne danie. Zobaczcie, jak cudownie sos pokrywa makaron. No dobrze, Miśku, wystarczy, wystarczy, nie przesadzaj. Jeszcze boczusiu, proszę, jeszcze troszkę boczusiu. O! Parmezan na koniec. Parmezanu nigdy nie za wiele. I jeszcze nieco pieprzu. Ja uwielbiam dodać jeszcze krople oliwy. Oczywiście nie zmuszam, ale sugeruję. Świeża bazylia nada cudownego aromatu. I jeszcze bardziej przybliży nas do tego, co tak wspaniałe w kuchni włoskiej. Do smaku, do aromatu i do tego wybornego ciepła. Jak w rodzinie. Allora, gotowe.
Kochani, po ten i pozostałe wspaniałe przepisy zapraszam na kanał Na Szlaku Smaku. Wiele ciekawych informacji znajdziecie również w Polo Magazynie, na Instagramie i na Facebooku. Arrivederci! Do zobaczenia wkrótce. Cześć!